Hello na kanale. Dzisiaj idę z Wami na Loppe Market. Jest to pchli targ w Norwegii, który jest organizowany w szkołach zazwyczaj podstawowych. I po prostu rodziny uczniów i uczniowie przynoszą różne rzeczy, które są im już niepotrzebne. I po prostu szkoła je sprzedaje, uczniowie je sprzedają za pieniądze ze sprzedanych rzeczy. Uczniowie mają wycieczki albo jakiś cel charytatywny. Pieniądze mogą iść też na szkołę muzyczną, orkiestrę i tak dalej, więc myślę, że spoko opcja i chodźcie, zobaczymy, co mają ciekawego. Macie nawet rozpiskę, gdzie co można znaleźć. Idę po prostu przed siebie. Ludzi sporo. To jakiś grat elektryczny. Dwie lampy. I po prostu jak chcecie dowiedzieć ceny, to pytacie i się z nimi jeszcze targujecie. Kosiarki, kosiara, no różne rzeczy, naprawdę, co kto ma, to oddaje z Allegro, no to robią sobie miejsce przy okazji w garażu czy na strychu, a pieniążki do dzieci wpadają. Sport i czas wolny, zobaczymy. O, proszę bardzo, rowery. Zazwyczaj one nie są jakieś drogie, 300-400 koron, więc spoko. Jak się na tym znała, to można coś się... A nawet można kupić rudę. Tam jest dział z muzyką i książkami. A tutaj chyba nadal książki, z tego co widzę. Zobaczymy. No teraz dane, że nawet jest sekcjami. Kryminalne, poezja, język angielski. Nice. Jak widzicie, chętnych nie brakuje do przeglądania fantów. Teraz dział dla dzieci, więc powinien być największy. Układanki, gierki. O, niektóre jeszcze zapakowane. Thank you.
Na każdym lopedzie jest zawsze miejsce, gdzie można kupić picie, hot dogi albo jakieś hamburgery. Więc jeśli zgłodniejecie podczas szukania gratów, no to nie ma problemu, jedzonko jest na miejscu. I popatrz teraz na doniczkę, jakieś sezonowe rzeczy. Let's go! Takie graty to ja lubię. Ubrania, jakieś pościele i tak dalej, zobaczmy. Nie, kapelutki. Ja lubię kapelutki. Chcę do kuchni, idę zobaczyć, może kupię słoiki. O Jezu. Mama ma taką... Problem jest taki, że ciężko się czasami przetrwać, bo wszyscy tak ustaną i tak nic nie chcą, a stoją i stoją. A tu już kubeczki. Liczyłam, że znajdę jakieś fajne słoiki. Ale wszystko już wykupione. To jest teraz taki czas, że ludzie wekują i nie ma. No musiała kupić normalnie w sklepie. Trudno. Idziemy zobaczyć tutaj kunst, sztuka, coś takiego, kultura, zobaczymy. To chyba jest coś ciekawego, bo jest full ludzi. Zainteresowanych nie brakuje. Zobaczcie, ile jest w ogóle aut. I jeszcze stałem tam. Tak więc lopedy są bardzo popularne w Norwegii. I właśnie zaczynają się zazwyczaj na jesień. Czasem na wiosnę się jakiś zdarza, ale główny czas, kiedy są, no to właśnie jesień. Masakra, patrzę, była sytuacja przy wyjeździe z lopedu. Nie wiem, że tam na parkingu tyle było aut. Zobaczcie, jeszcze przyjechało. A lopet zaczął się godzinę temu o 10, a jest 11. Już sporo rzeczy przebrane, no bo to jest tak, czasem jak przyszłam na lopet taki na Fjellhamar kiedyś, no to jak była 10 godzina, miał się rozpocząć, to była taka wstęga, nagle ją rozcięli i ludzie jak zaczęli biec, to była masakra. Normalnie bym rozdawali za darmo wszystkie rzeczy. Wszyscy na elektronikę, bo właśnie czasem można znaleźć coś na tych, no ale to trzeba się znać i komuś musi się chcieć bawić. W tym, żeby właśnie to sprzedać i kombinować potem, albo naprawiać, jak ktoś umie. No, tak więc, jak widzicie, no, nie da się zaprzeczyć, że lopedy tutaj no, są oblegane i to jest wielka atrakcja. I chętnych nie brakuje, żeby coś kupić, zobaczyć i tak dalej. Tą opcję no, wykorzystywać kiedyś w Polsce.